Dzień dobry. Nazywam się Jacek Wojtysiak, jestem filozofem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chciałem teraz wygłosić drugi wykład na temat prawdy i odpowiedzieć w nim na pytanie, jak ocalić prawdę. Skąd takie dziwne pytanie? W jakim sensie prawda wymaga ocalenia i czy rzeczywiście potrzebuje ocalenia? Otóż w poprzednim wykładzie wyjaśniłem, że klasycznie pojęta prawda, odwołałem się do koncepcji klasycznej, polega na korespondencji między sądem wydawanym przez intelekt, sądem ubranym w zdania, a pewnym stanem rzeczy, pewną sytuacją, która znajduje się w świecie. I ta odpowiedniość, ta korespondencja, ta adekwacja polega po prostu na tym, że nasz sąd w jakiś sposób odzwierciedla ów stan rzeczy, że pewien porządek elementów tego sądu odpowiada porządkowi czy układowi owego stanu rzeczy czy owej sytuacji. Ktoś zapyta, a co z prawdami dziwnymi? Co z ze zdaniami dziwnymi, czy jeżeli znaczeniem zdania jest sąd, no to co z sądami dziwnymi? W tym sensie dziwnymi, że bardzo trudno pomyśleć o tym, jak mogłaby tu zachodzić korespondencja. Jak taki dziwny sąd miałby się zgadzać z rzeczywistością, z jakimś stanem rzeczy. Jest kilka typów takich dziwnych sądów, czy dziwnych zdań, o których mniemamy, że są prawdziwe, no i, a jeżeli są prawdziwe, to zgodnie z koncepcją klasyczną powinny się zgadzać ze odpowiednimi stanami rzeczy, a trudno to mówić o tej zgodności, trudno to mówić o jakiejś korespondencji. Dlatego dzisiaj chciałem pokazać, że właśnie w tych dziwnych zdaniach korespondencja jest możliwa, i w ten sposób ocalić klasyczną koncepcję prawdy, a tak mówiąc szczerze, w ogóle ocalić prawdę, bo moim zdaniem, jeżeli nie uznamy klasycznej koncepcji prawdy, to jest tak, jakbyśmy wyrzucili pojęcie prawdy z naszego myślenia, to tak, jakbyśmy nie wzięli z niej, z tego pojęcia właściwego użytku. Bez klasycznego pojęcia prawdy, tak naprawdę pojęcie prawdy jest tylko jakimś reliktem, jakimś tam dodatkiem do języka, który spełnia w nim nieistotną rolę. A jednak uważam, że spełnia w naszym języku, w naszym myśleniu owo pojęcie rolę zasadniczą, rolę kluczową. Bo jakie by tu chodziło? Jakie tu wychodziły dziwne przypadki. Otóż chciałbym zwrócić na trzy takie dziwne przypadki. Sądy wartościujące, sądy negatywne i sądy o przeszłości lub przyszłości. Najwięcej poświęcę czasu sądom o przeszłości. Tutaj filozof może rozwinąć skrzydła i pokazać, jak to pojęcie prawdy prowadzi nas do wielkich teorii na temat rzeczywistości, ale wcześniej parę słów o sądach wartościujących i o sądach negatywnych, w jakim sensie one mogą być prawdziwe. Jeśli chodzi o sądy wartościujące, to mamy dwa typy zdań wartościujących. No w języku, gramatyce szkolnej mówi się o trybie rozkazującym, prawda? W trybie rozkazującym mówimy na przykład nie zabijaj, nie kradnij, tak jak przykazania. Mówimy, że to są zdania rozkazujące. Natomiast dla filozofa zdania rozkazujące nie są w sensie ścisłym zdaniami. Czyli w gramatyce to są zdania szeroko pojęte, pewien typ zdań, natomiast dla filozofa to nie są w sensie ścisłym zdania, bo tutaj rzeczywiście nie można mówić ani o prawdzie, ani o fałszu. W zdaniach rozkazujących ja mówię, co ma być, a nie to, co jest. I to, że
coś ma być, coś powinno być, nie oznacza, że to kiedykolwiek się wydarzy. Jest wiele powinności, których niestety ludzie nie realizują. Owszem, analiza zdań rozkazujących jest bardzo ciekawa. Wielu filozofów, logików zajmuje się tymi kwestiami. Ostatnio profesor Anna Brożek na ten temat pisała, tak zwanych imperatywów. I wiemy, że żeby coś nakazać, to wcześniej trzeba coś twierdzić. Z tego pewne założenia nakazów czy imperatywów jest uwikłane w pewne twierdzenia i one mogą być prawdziwe lub fałszywe, natomiast same nakazy w sensie ścisłym nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Ale nie wszystkie zdania lub sądy wartościujące są wypowiadane w trybie rozkazującym. Wiele z nich jest wypowiadane w gramatycznym trybie orzekającym. Mówimy na przykład, że zabójstwo jest złe. Mówimy na przykład, że to, że Jan zabił Marię, jest złe. I tak dalej, i tak dalej. Mówimy nawet, że pewien człowiek, powiedzmy, Hitler był złym człowiekiem, a ktoś inny był dobrym człowiekiem. Wobec tego no, tu nie ma żadnych rozkazów. Tu coś stwierdzamy, co w świecie się wydarza. Czy takie zdania mogą być prawdziwe lub fałszywe w tym sensie, że odzwierciedlają jakieś stany rzeczy lub mijają się z tymi stanami rzeczy? Otóż sądzę, że tak. Tu problem nie leży w tym, że nie mogą one nic odzwierciedlać. Tu problem raczej leży w tym, jak my rozumiemy, że coś jest moralnie dobre lub coś jest moralnie złe. To jest kwestia już należąca do etyki czy metaetyki. Jest wiele dyskusji na ten temat, to jest odrębny problem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli etycy zgodzą się na to, że w naszym języku występuje wyrażenie jak dobry w sensie moralnie dobry lub zły w sensie moralnie zły. I że to słowo, ten przymiotnik, mówimy tak fachowo w języku filozofii, predykat, ma znaczenie i że mu coś może odpowiadać w świecie, to nie widać problemu, żeby takie zdania mogły odzwierciedlać jakieś stany rzeczy, które faktycznie zachodzą. Jest tylko problem oczywiście, na czym by ta miała własność bycia dobrym polegać lub bycia złym. Ale jak mamy taką własność jak bycie bladym, bycie czerwonym, bycie młodym i tak dalej, to dlaczego nie miałaby istnieć taka własność jak bycie dobrym moralnie czy bycie złym moralnie? Być może to jest bardziej skomplikowana własność, ona jest nabudowana na jakichś innych własnościach. Być może ona jest niedefiniowalna, można ją tylko wskazać. To już jest szereg różnych dyskusji, problemów i tak dalej, ale jeżeli rzeczywiście jest taka własność, no to zdanie, powiedzmy, Kowalski jest blady, nie różni się istotnie pod względem struktury logicznej od zdania Kowalski jest zły, dodajmy moralnie zły. Ktoś może rozumieć, że jest zły, że jest zdenerwowany w tej chwili. Tutaj nie ma istotnej różnicy. No i tak jak zdanie Kowalski jest zły, jest prawdziwe zawsze i tylko wtedy, gdy odpowiedni stan rzeczy zachodzi. Otóż w świecie znajduje się ktoś, kogo nazywamy tą nazwą własną Kowalski, i w świecie jest pewien, między innymi pewna własność bycia bladym i przy porządku, i rzeczywiście akurat Kowalskiemu przysługuje bladość w tym czasie, w tym miejscu, w tej sytuacji, a nie na przykład Malinowskiemu. To również taka sama sytuacja może być z byciem dobrym, no może być tak, że
właśnie w tym czasie, w tym miejscu, w tym kontekście Kowalskiemu przysługuje własność bycia dobrym, a nie właśnie owemu Malinowskiemu. W takim razie zdanie Kowalski jest zły, odzwierciedla pewien stan rzeczy, ponieważ, no, ponieważ jest tu właściwie dobrana relacja między pewną nazwą Kowalskiej, między tym predykatem zły i on odpowiada tej relacji w świecie. Rzeczywiście w świecie jest tak, że to Kowalskiemu przysługuje, czy temu człowiekowi oznaczonemu przez imię, nazwę, nazwisko Kowalski, to trzeba dokładnie imię, nazwisko sprecyzować, być może trzeba datę urodzenia powiedzieć, no bo wiadomo, że Kowalski, kto mamy, ho, 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 w Polsce i od razu zastrzegam, że tu nie myślałem o żadnym konkretnym Kowalskim, proszę się nie obrazić. Zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa, więc jak sprecyzujemy, o którego Kowalskiego tu chodzi, więc ta nazwa do niego się odnosi, jeżeli rzeczywiście jemu przysługuje to bycie złym, to takie zdanie Kowalski jest zły, jest prawdziwe na mocy tego, że relacja, która w nim zachodzi między podmiotem a predykatem, odpowiada pewnej relacji, która zachodzi w świecie między pewnym człowiekiem a pewną własnością, właśnie własnością bycia złym, a co ona oznacza, to już jest dalszy problem. Być może własność ta jest pochodną czynów Kowalskiego, na przykład to, że dokonał zabójstwa. Jednego czynu, czy wielu czynów, to już dalej należy ten problem do etyki, ale teoretyk poznania, teoretyk prawdy może stwierdzić, że takie orzekanie jest możliwe i tu jest możliwa, możliwe są zdania prawdziwe, więc tu jest możliwa korespondencja. No i oczywiście ktoś może się pomylić, błędnie nazwać Kowalskiego złym. Też na przykład pomylił się, coś dostrzymał złe informacje, więc to zdanie wtedy nie odzwierciedla realnie zachodzącego stanu rzeczy. Tyle na temat pierwszego typu dziwnych prawd, prawd, które są wyrażane przez sądy wartościujące. Teraz weźmy drugi typ sądów, sądy negatywne. To z tym są chyba większe problemy. Ktoś mi powie, no dobrze, mamy takie zdanie w Polsce nie ma góry większej, która przekracza 3000 metrów nad poziom morza. Czyli wysokość przekracza 3000 metrów nad poziom morza. Nie ma takiej góry. No z czym to zdanie ma się zgadzać? Przecież takiej góry nie ma. No to jak można się zgadzać z czym, z czymś, czego nie ma? No. Jak to jest możliwe? To jest ciekawy zarzut. Ale zwróćmy uwagę, oczywiście to są różne odpowiedzi filozofów i logików na ten zarzut, czy różne próby pokazania, jaka jest możliwa korespondencja w przypadku zdań negatywnych, a więc tym samym, jak jest możliwa prawdziwość zdań negatywnych, zwróćmy na pewne proste rozwiązanie uwagę. Otóż okazuje się, że jeśli, że to zdanie negatywne, że w Polsce nie ma góry, której wysokość przekracza 3000 metrów nad poziom morza, to zdanie wynika z innego zdania, ze zdania, że każda góra w Polsce jest mniejsza pod względem wysokości niż 3000 metrów nad poziom morza. To ogólne zdanie o każdej górze możemy zamienić na taki układ zdań, to się tak ładnie nazywa w logice koniunkcja, w której wyliczamy wszystkie góry w Polsce. Mówimy, że Giewot ma mniej niż 3000 metrów nad poziomem morza, że Kasprowy Wier
ma mniej, że rysy mają mniej i tak dalej, i tak dalej. Jak wyliczymy wszystkie, to jest równoważne temu, że powiemy, że każda góra ma mniej. A z tego, że każda góra ma mniej niż owe 3000 metrów nad poziom morza, wynika, że nie ma takiej w Polsce, która ma więcej, która przekracza owe 3000 metrów nad poziom morza. Czyli okazuje się, że my nie musimy, żeby wiedzieć, żeby owo zdanie negatywne było prawdziwe, to wystarczy, że prawdziwe będzie to zdanie pozytywne, z którego owo zdanie negatywne wynika. Więc nie musimy się wysilać i zastanawiać się, czemu ma odpowiadać zdanie negatywne. Wystarczy, że pokażemy, czemu odpowiada owo zdanie pozytywne, o którym mniemamy, że jest prawdziwe i co z niego, a skoro z tego zdania pozytywnego, ogólnego wynika zdanie negatywne, to skoro to pierwsze jest prawdziwe, no to również to drugie też jest prawdziwe. No a prawdziwość tego pierwszego, czy możliwość prawdziwości tego pierwszego, no najłatwiej wykazać za pomocą tego przykładu mapy, o którym w poprzednim wykładzie mówimy, prawda? Że nasze zdania są takimi minimapami rzeczywistości. Powiedzmy sobie, jak już mówiłem, mapami niedoskonałymi. Jedna jest lepsza, druga gorsza, jedna daje większe przybliżenie, druga mniejsze. Też pamiętajmy, że nie mamy mapy całej rzeczywistości. My mamy mapy cząstkowe, mamy mapy Europy, mamy mapy Polski. W jakim sensie możemy mówić o mapie jakiejś galaktyki i tak dalej, i tak dalej. No ale no niestety nie mamy mapy wszystkiego. Więc ktoś zarzucał, że gdyby korespondencyjna definicja prawdy była właściwa, no to powinniśmy w jednym zdaniu wyrazić wszystko, to nieprawda. Prawda polega na tym, że dane zdanie zgadza się z pewnym wycinkiem rzeczywistości, nie z całą rzeczywistością. My nie ogarniamy całej rzeczywistości. To chodziłoby tylko nie o prawdziwość, tylko o jakiś wielki umysł, który zna wszystkie prawdy, który zna wszystkie sądy prawdziwe. Jakiś super umysł, prawda? No, ktoś taki jak Bóg tylko mógłby tak, czymś takim dysponować. Żaden człowiek czymś takim nie dysponuje. Ale to, że wiemy mniej, nie oznacza, że nie wiemy nic i że nie ma czegoś takiego jak prawda. Zdania prawdziwe są takie małe mapki jakiegoś fragmentu rzeczywistości. No i tak samo możemy wziąć mapę gór polskich. Ograniczmy się do Tatr. Prawda? I na tej mapie mamy zaznaczone poszczególne rysy, poszczególne góry, w tym właśnie owe rysy, które mi się już tu wymknęły, i oznaczone ich wysokości. No i w tym sensie ta mapa jest prawdziwa, że odzwierciedla pewien teren górzysty w Polsce. Prawda? I jeżeli odzwierciedla właściwie, no to mapa jest prawdziwa. W tym sensie również zdanie, które mówi, że wszystkie góry w Polsce to Giewont, Kasprowy Wierch, Rysy i tak dalej, w nawiasie podajemy wysokości nad poziom morza. No i one odzwierciedlają całe terytorium gór polskich. Owo długie, długie zdanie, tak jak mapa to odzwierciedla. Jeżeli to jest dobre odzwierciedlenie, dobre przyporządkowanie, oczywiście przyporządkowanie konwencjonalnie, bo te góry moglibyśmy za każdym razem inaczej nazywać, mogliśmy je inaczej mierzyć, no ale to jest jakieś uchwycenie wycinka rzeczywistości w pewien sposób. I albo no, odzwierciedla ten wycinek rzeczywistości, albo nie. No, jeżeli ta mapa odzwierciedla, również owo zdanie długie odzwierciedla, no to jest prawdziwe, za korespondencja
czy zgodność zachodzi, a tym samym rozumiemy zdania negatywne, które z tego wielkiego zdania wynika. No i przynajmniej możemy powiedzieć, że to zdanie negatywne dziedziczy prawdziwość po tym długim, długim zdaniu pozytywnym i ono też dziedziczy to odzwierciedlanie jakiegoś fragmentu rzeczywistości. To tyle o tym drugim typie zdań. Czyli zobaczcie, ocaliliśmy już dwa rodzaje prawd. Prawdy o wartościach, prawdy o negatywnych stanach rzeczy. No, że zwykłe zdanie takie jak na temat, że lampa jest nad biurkiem, to już w poprzednim wykładzie wykazaliśmy, że korespondencja może zachodzić i na czym ona polega, to już na 100% wiemy. No a teraz przechodzimy do tego trzeciego typu zdań, które nie dotyczą teraźniejszości, tylko dotyczą bądź przyszłości. Rozpatrując zdania, które wychodzą poza teraźniejszość, skupię się na zdaniach na temat przeszłości. Dlatego, że zdania na temat przyszłości, do nich stosuje się podobne strategie jak do zdań na temat przeszłości. To jest po pierwsze, a po drugie istnieje dyskusja wśród filozofów, jak te zdania o przyszłości traktować. Są tacy myśliciele i logicy, którzy uważają, że zdania o przyszłości nie są w sensie ścisłym zdaniami, że nie można im przypisać tak zwanej wartości logicznej, czyli nie można mówić ani, że są prawdziwe, ani, że są fałszywe. One po prostu są w takiej sytuacji zakładu. O właśnie pomyślcie sobie, że się zakładacie z kimś. Jutro będzie padał deszcz. Jeden z was mówi, że tak, drugi z was mówi, że nie. Zakładacie się powiedzmy o 100 złotych. Piechotą nie chodzi, przyda się. No i jest ciekawy problem, czy w momencie, kiedy się zakładacie, to już jest tak, że to zdanie jest prawdziwe lub fałszywe, ale nie wiecie o tym i jeden z was strzela, że tak, drugi, że nie. I to się okaże, ale ono już jest prawdziwe lub fałszywe. To jest tylko kwestia waszej niewiedzy i ta wasza niewiedza jutro zostanie rozwiana, już będziecie wiedzieć. To jest jedna interpretacja sytuacji zakładu. A druga interpretacja sytuacji zakładu to nie jest taka, że wy nie wiecie, czy to zdanie jest prawdziwe, czy nie, ale ono jest prawdziwe lub fałszywe, tylko to jest właśnie taka sytuacja, że inni mówią, że w sytuacji zakładu to zdanie po prostu nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Słynny wielki polski logik Jan Łukasiewicz wprowadził tu takie specjalne oznaczenie. Zawsze jak mówimy, że zdania prawdziwe to oznaczamy je jedynką, a zdania fałszywe zerem, to są takie, mówiąc szczerze, zera poznawcze, to zdania o przyszłości nie można ani zera przypisać, ani jedynki, więc on tam przypisywał taki znacznik jedna druga. Więc chciał przez to powiedzieć, że one nie są w tej chwili ani prawdziwe, ani fałszywe. To dopiero się staną prawdziwe albo fałszywe. Dopiero się staną, dopiero będą. Więc tutaj zakładanie ma o wiele głębszy sens, prawda? Bo to jest rzeczywiście loteria. Bo my nie wiemy w tej chwili, co będzie. My mamy przypuszczenia, my mamy przewidywania, ale nie wiemy, co się stanie. I dopiero jutro, w momencie, kiedy spadnie deszcz, zdanie zyskuje tą wartość logiczną. A jak nie spadnie, to o północy, jak już się dzień kończy, zyska tą wartość logiczną prawdy. A wcześniej jakby zaczął padać, o przepraszam, ja mówię, że będzie padał deszcz, czyli jak zacznie padać, zyska wartość prawdy, w momencie, kiedy zacznie padać deszcz, a jak ten deszcz nie będzie przez cały dzień padać, to po całym dniu o północy o 24 zyska wartość fałsz. No, tak moglibyśmy to powiedzieć. Także zakładanie się jest szalenie interesującą czynnością.
może być przedmiotem debaty filozoficznej. Jeszcze tylko taka uwaga, taka ciekawostka, że tutaj ta koncepcja Łukasiewicza, że to zdanie o przyszłości nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe, tylko ma tą wartość jedna, druga, ona zakłada, że ta przyszłość jest jeszcze nieokreślona, że różnie się może wydarzyć. Natomiast ta druga koncepcja, że w zakładzie chodzi tylko o ujawnienie wiedzy, która na razie, no, na razie żeśmy do końca nie zdobyli, a zdanie już jest prawdziwe i fałszywe, to by oznaczało, że przyszłość już jest, jak niektórzy mówią, zamknięta, określona, że po prostu tylko jeszcze się nie ujawniła nam, ale ona już jakby czeka, po prostu czeka, żeby się ujawnić. Tu już się nic nie da zrobić, jak już jest dzisiaj w zakładzie, ja mam rację, tylko jeszcze no nie wiem, nie mam pewności o tym, ale mam rację, że będzie padało, tu już tego się nie da odwołać, choćby tam, choćbyśmy jakieś służby specjalne rozpryskiwały najrozmaitsze aerozole, to się tu nic nie da zrobić. Nic się kompletnie nie da zrobić. Będzie padało. Jesteśmy bezsilni. Zwróćcie uwagę, no, tracimy wolność. No właśnie, to jest niesamowite, tracimy wolność. Zwłaszcza jeśli się zakładamy o pewne czyny ludzkie, które zajdą jutro. Jutro pojadę do Warszawy. Jeżeli to jest dzisiaj prawdą, to nie da się już tego odwołać. Być może to było przedmiotem tragedii antycznych właśnie, że oni, twórcy tych tragedii, wierzyli w coś takiego jak fatum, jak los, które wyznaczało, mówimy dzisiaj, determinowało wszystkie zdarzenia i tych zdarzeń w przyszłości, one już były przesądzone, nie dało się odwołać. Nawet jak ja bym tutaj się przywiązał do mojego fotela linami, żeby nie pojechać do tej Warszawy, to i tak by się coś takiego zdarzyło, żebym w tej Warszawie w końcu jakimś niesamowitym trafem wylądował. Ale zostawmy przyszłość, pójdźmy do przeszłości. Jak mogą być prawdziwe zdania o przeszłości? To jest bardzo ciekawe. Jak powiedziałem, też te strategie by się stosowały do ewentualnie zdań o przyszłości, o ile przyjmujemy tą koncepcję, że one są już prawdziwe lub fałszywe w momencie ich wypowiedzenia. W przypadku zdań o przeszłości nie ma takiej wątpliwości, no bo nikt nie wątpi w to, że zdanie, powiedzmy, 15 lipca 1410 roku Jagiełło ze swoimi wojskami pokonał Krzyżaków. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, co do tego, że to jest zdanie prawdziwe, mogą się zdarzać. Różni historycy już mają odmienne przekonania historyczne, czy tam jakoś w badaniach inaczej wyszło, albo ktoś jest niedouczony, ale na 100% są pewni, że to jest albo prawda, albo fałsz. Tutaj to wątpliwości trudno mieć jakąś wątpliwość. No tylko pojawia się innego typu problem. No, jeżeli prawdziwość tego zdania polega na zgodności z jakimś stanem rzeczy, no to jak może się to zdanie zgadzać ze stanem rzeczy, którego już nie ma? Bo przecież tej bitwy nie ma, już się skończyła. Wiele, wiele lat temu. Jak to może być zgodność z pustymi polami Grunwaldu, tym wiatrem, który tam hula, nawet jak będzie, przyjedzie tam tysiące różnych rekonstruktorów historycznych i odtworzą bitwę, ale to wiemy, że to są przebierańcy wszystko. I to nie jest w tym czasie, co trzeba. Także to jest pewien problem. Jak to rozstrzygnąć? Ja chcę wam zwrócić uwagę na trzy koncepcje, które pokazują, jak możliwa jest korespondencja, tym samym jak możliwa jest klasycznie pojęta prawda w odniesieniu do zdań o przeszłości. Te trzy koncepcje pokazują nam też pewne
wielkie teorie metafizyczne, do dzisiaj dyskutowane w różnych kręgach. To jest coś bardzo ciekawego, bardzo interesującego. Właśnie widzicie, jak jedno pojęcie prawne jakby jest przymocowane do szeregu innych pojęć. Przy czym możemy pójść po jednej nitce i wybrać jedną koncepcję, możemy pójść po innej nitce, wybrać inną, jeszcze trzecią, być może jest ich więcej. Ja wydaje mi się, że te trzy to są koncepcje czy grupy koncepcji zasadniczych, no i trzeba rozstrzygnąć, która jest najlepsza. Ja będę skłaniał się do trzeciej, ale z wyborem zostawię was samych. Rozpocznijmy od pierwszej koncepcji. Podam ją na pewnym przykładzie, czy objaśnię na pewnym przykładzie, żebyśmy jakoś nawiązywali do tego, czym historycznie obecnie żyjemy. Mniej więcej 200, niedawno obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida, no, wielkiego polskiego poety, no i powiedzmy sobie szczerze, niezłego filozofa. Prawda? To był dobry filozof. Poeci również filozofują i ze wszystkich filozofujących poetów Norwid był chyba najlepszy, najgłębszy, najmądrzejszy. 200 lat temu, mniej więcej oczywiście, bo to już mówię, to w listopadzie urodził się Norwid. I pamiętacie na pewno taki wiersz jego Fortepian Chopin. To jest bardzo ciekawy wiersz, bo on nawiązuje do pewnego zdarzenia historycznego i jeśli dobrze sprawdziłem materiały historyczne, to to wydarzenie odbyło się 19 września 1863 roku w Warszawie w godzinach wieczornych. Otóż wtedy, byśmy powiedzieli, służby specjalne carskie wtargnęły do Pałacu Zamojskich i zrzuciły z niego fortepian, na który przynależał, na którym grał, na którym komponował Fryderyk Chopin. I ten fortepian spadł i o tym wydarzeniu napisał Norwid, snując refleksję, i zakończył ten wiersz takim słynnym stwierdzeniem: ideał sięgnął bruku. Znaczy ten fortepian, pewien ideał muzyki, kultury sięgnął bruku. Oczywiście to jest dosłowne zdanie, jak i przenośne, prawda, że to fortepian spadł na bruk, ale przenośnie, że została stargana jakaś wspaniała, genialna pomysłowość Chopina, skalana przez to, że spadła na bruk, ale również no, to, że muzyka Chopina trafiła na cały świat, była grana wszędzie. Do dzisiaj jest grana też, właśnie niedawno mieliśmy konkurs chopinowski. Widzieliśmy, że ten ideał sięgnął bruku, no bo wszędzie słucha się Chopina, wszędzie się gra Chopin. Ale wróćmy do tego wydarzenia. To na marginesie, to był odwet za to, że właśnie tego dnia był dokonany nieudany zamach na namiestnika carskiego. Właśnie chyba z tego pałacu chciano zrzucić na niego jakieś ładunki wybuchowe. Nie udało się, namiestnik ocalał, ale no niestety zemsta się udała i fortepian został zniszczony. No i teraz, proszę Państwa, mamy takie zdanie właśnie, że 19 września 1863 roku w godzinach wieczornych fortepian Chopina został zrzucony z Pałacu Zamojskich. A jak to zdanie może być prawdziwe? Przecież nie ma już tego fortepianu. No, zostały budowle i tak dalej, ale no, tego zdarzenia już nie ma. No, bruku też już tego dosłownie nie ma. Wiesz, tam być może specjaliści by znaleźli jeszcze jakiś kawałek kamienia z tego
z tego czasu, gdzieś jakby tam głębiej kopali. No, w jakim sensie to zdanie może być prawdziwe, jakie można korespondować z tym, czego już nie ma. To jest zagadka niesamowita. Jedna koncepcja mówi, to jest żaden problem. To jest żaden problem. Dlaczego? Dlatego, że my ulegamy złudzeniu, że czas, istota czasu polega na przemijaniu. A jest inna koncepcja czasu niż ta polegająca na przemijaniu. Na początku XX wieku taki brytyjski filozof John Ellis MacTaggart rozróżnił dwie koncepcje, czy dwie teorie czasu, A i B. No i ta A to jest, pomijam w jakim celu on to zrobił, prawdopodobnie gdyby nie to rozróżnienie, nikt by dzisiaj nie pamiętał poza kilku specjalistami o tym człowieku, bo wyznawał bardzo dosyć, byśmy powiedzieli, dziwaczne teorie, których już dzisiaj mało kto wyznaje. No ale właśnie ten jeden, to jedno rozróżnienie spowodowało, że ciągle się jego dyskutuje. No i właśnie że ta teoria A, to jest właśnie taka ta teoria, którą no, większość ludzi uznaje, że czas przemija, że ta sytuacja, jak ten ideał sięgnął bruku, to już przeminęła, już jej nie ma, ona przeszła do przeszłości, a ta przeszłość już nie istnieje. Istnieje tylko no, teraz, co teraz się dzieje, prawda? I na tym polega czas na przemijanie. Ale druga jest koncepcja, ta B koncepcja, koncepcja czy teoria B, która mówi, że czas tak naprawdę przypomina przestrzeń. To jest jeszcze jeden wymiar przestrzeni. Tak dzisiaj by powiedziano, że to nie jest tak, że to wydarzenie 19 września 1863 roku, że tego już nie ma. To jest tylko, to jest jakby dalej, do tyłu od tego, w czym my teraz jesteśmy. To jest coś takiego, jak mamy dwa miasta, Warszawę i Kraków, no i powiedzmy, Kraków jest na południe od Warszawy, czy byśmy powiedzieli potocznie, jest w dół od Warszawy, prawda? Ale to nie znaczy, że Kraków jest nierealny, że już go nie ma, że przeminął. Jak jesteśmy w Warszawie, to powiemy, no, że po prostu pojedziesz, to dojedziesz tam do tego Krakowa. I tak jest z czasem. My mamy dzisiaj 12 listopada 2021 roku i minęło sporo lat od tego 19 września 1863 roku, a bardziej, gdybyśmy szukali jakiejś okrągłej daty, to niemal łatwiej to obliczyć, ile minęło od odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Ale to nie znaczy, że ten dzień odzyskania niepodległości, czy objęcia władzy przez Piłsudskiego, czy ten dzień jeszcze wcześniej roztrzaskania fortepianu Chopina, to tego już nie ma. To jest tylko cokolwiek, znowu cytując Norwida, cokolwiek dalej. To jest tak jak właśnie Kraków dla Warszawy, że tam trzeba by pojechać. No, po prostu mamy techniczne możliwości pojechania z Warszawy do Krakowa, ale nie mamy technicznych możliwości podróżowania w czasie. Po prostu nie mamy takich możliwości technicznych. Też wykluczone być może są fizykalnie, ale niewykluczone metafizycznie. Po prostu nie potrafimy tego zrobić. Natomiast ta przeszłość jakoś tam jest. W związku z tym to zdanie 19 września 1863 roku roztrzaskano fortepian Chopina jest prawdziwe w tym sensie, że zgadza się z pewnym stanem rzeczy, który jest osadzony właśnie 19 września 1863 roku w Warszawie. Znajduje się gdzieś tam w czasoprzestrzeni, byśmy powiedzieli. I jeżeli dobrze to zdanie wypowiedzieliśmy z odpowiednimi właściwymi parametrami czasoprzestrzennymi, no to zdanie odzwierciedla właśnie pewne zdarzenie w czasoprzestrzeni.
ktoś powie wieczne zdarzenie. No tak, ono jest wieczne w tym sensie, że zawsze w tej czasoprzestrzeni się znajduje, w tym sensie jest wieczne, ale nie jest wieczne w tym sensie, że znajduje się tylko w tym kawałeczku czasoprzestrzeni. No, nie znajduje się w całej czasoprzestrzeni, a tym bardziej w całym czasie. On znajduje się tylko w tym jednym kawałeczku, do którego no, mamy dostęp tylko przez naszą pamięć czy jakieś badania historyczne. Ale on tam się znajduje, no tylko no, ograniczoność tego zdarzenia w tym kawałeczku, jak tam niektórzy mówią, gąsienicy czasoprzestrzeni, powoduje, że no, nie nazywamy tego zdarzenia wiecznym. Tutaj właśnie słowo wieczne jest dwuznaczne po prostu. Raz znaczy po prostu zawsze, zawsze jakoś jest. I w tym sensie to zdarzenie zawsze jakoś jest, a drugim rozumiemy, że ono się rozciąga jakby bez granic. A to jest nieprawda, ono się nie rozciąga bez granic. Ono, coś przed nim jest innego, prawda, w czasie, a tym bardziej w czasie przestrzeni, tak samo jest coś za nim. Prawda? Więc tego, no, to jest pierwsza koncepcja, która pokazuje, że jest możliwa prawdziwość, tym samym korespondencja zdań prawdziwych o przeszłości, że one mogą się z czymś zgadzać, nawet jeżeli owego czegoś już nie ma. Pójdźmy dalej. Druga koncepcja mówi mniej więcej tak. No nie musimy przyjmować aż tak daleko idącej koncepcji jak B, teoria czasu, czy teoria B, czy tam różnie się to dzisiaj nazywa, związana z koncepcją czterowymiarowości, koncepcją wiecznościową, eternalistyczną. No, ona jest bardzo popularna wśród naukowców, bo to pozwala im bardzo łatwo rozrysowywać dane naszej wiedzy na wykresach. Przy czym no, mamy zastrzeżenia do tej koncepcji, może ona nie chwyta podstawowej intuicji czasu, jaką jest przemijanie. Dlatego sporo filozofów odrzuca tę koncepcję, chociaż no, jest silna grupa takich, która tę koncepcję uznaje. Ja jestem przeciwny. Ja uważam, że jestem przywiązany do tej naszej podstawowej intuicji czasu jako przemijania. No, dlatego może druga będzie koncepcja lepsza. Koncepcja znalezienia tutaj uprawdziwiacza dla zdania na temat upadku tego fortepianu Chopina. Już druga koncepcja mówi w ten sposób, że rzeczywiście przeszłość wciąż istnieje. Ale to nie jest tak, że ona istnieje tak samo jak teraźniejszość. Ta pierwsza koncepcja mówi, że to wszystko jest tak samo. Ta druga mówi, że jest, ale nie tak samo. Ta przeszłość jest słabsza. Właściwie można powiedzieć w ten sposób, że Chopin, te zdarzenia związane z osobami, które go znały, później zdarzenia związane z jego fortepianem i tak dalej, uruchomiły cały łańcuch innych zdarzeń, taki wielki łańcuch przyczynowo-skutkowy. I ten łańcuch przyczynowo-skutkowy ciągnie się do dziś. Chopin skomponował swoje dzieła, no to później one były wydane. Zostały jakieś rękopisy, później to one były drukowane, przekazywane dalej. Niektórzy próbowali to grać, zdobywali aplauz, wielu ludzi się tym zachwycało i tak dalej, i tak dalej. I to doszło przez ten cały ciąg różnych zdarzeń w charakterze przyczynowo-skutkowym doszło do dzisiaj. I można powiedzieć, że
zdarzenia z życia z Chopina, czy zdarzenia z, powiedzmy z życia fortepianu Chopina, mają skutki teraźniejszości. No, no tym skutkiem był właśnie ten konkurs chopinowski. Widzieliście, prawda, z całego świata ludzie grają Chopina. No, gdyby nie ten łańcuch cały pochodzący od Chopina, no to by tego nie, się, to nie działo. Wielki polski filozof Roman Ingarden powiedział, że to znaczy, że te wydarzenia teraźniejsze są realne dzięki tym wydarzeniom przeszłym, które je wywołały. No i skoro one aż tyle zrobiły, że te przeszłe wydarzenia, że no, no w tym przypadku, że teraz jest ten konkurs chopinowski, że mówi się o Chopinie, że są ślady życia Chopina wśród nas, no to oznacza, że no te przeszłe wydarzenia muszą być jakoś realne. Na pewno słabiej realne, no bo to, co dzisiaj jest, no jest mocniej realne niż to, co było 100 czy 200 lat temu. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że jakoś te teraźniejsze te wydarzenia, te skutki odwdzięczają się z tym przyczynom i je teraz podtrzymują w istnieniu. Tak jak moi pradziadkowie, zawdzięczam im istnienie, no bo oni uruchomili cały łańcuch, który doprowadził do tego, że ja istnieję. Tak dzisiaj ja jakoś odwdzięczam się im swoim istnieniem, podtrzymuję ich w istnieniu. Oni istnieją jakoś, jak ten Garden mówi, postaktualnie. I w tym sensie możemy powiedzieć, że to zdanie o tym upadku fortepianu Chopina 19 września 1863 roku jest prawdziwe, ponieważ to wydarzenie wciąż jakoś jest. W jakim sensie jest, że jest podtrzymywane przez obecne skutki tego, co się wtedy działo. I w tym sensie to wydarzenie wciąż w słabszy sposób, ale jednak istnieje. Dlatego skoro istnieje, no to można z nim korespondować, można mu odpowiadać, można je odzwierciedlać w zdaniach prawdziwych. To jest koncepcja wielkiego polskiego filozofa, chyba największego polskiego filozofa, Romana Ingardena. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawa jedna rzecz, że on ma rację, że te że my docieramy do przeszłości poprzez skutki tej przeszłości, ślady tej przeszłości, które są w teraźniejszości. Czyli my, właściwie wszystko, co wiemy o przeszłości, to jest to, co wiemy o teraźniejszości. Zwróćmy na to uwagę. To na to zwrócił inny filozof, Michael Dummett. Współcześnie poszedł w stronę antyrealistycznej koncepcji prawdy, że wszystkie te zdania o przeszłości tak naprawdę są zdaniami o teraźniejszości, właśnie o tych rękopisach, które mamy, w wynaleziskach, które mamy i tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie one są prawdziwe w tym sensie, że my poprawnie stwierdzamy to, z czym mamy do czynienia i na podstawie tego, z czym mamy do czynienia, rekonstruujemy to, co przeszło. Przecież ta rekonstrukcja, to, co przeszła dla Dummetta, nie jest zgodnością z jakimiś faktami przeszłymi, tylko raczej ona polega, czy prawdziwość w tych zdaniach o przeszłości polega po prostu na tym, że my we właściwy sposób interpretujemy dane, które są obecnie nam, obecne przed nami w teraźniejszości. Że my we właściwy sposób czytamy źródła historyczne, że my we właściwy sposób interpretujemy znaleziska i tak dalej, i tak dalej. Właściwie nasza wiedza o przeszłości jest wiedzą o teraźniejszości, a ta wiedza o teraźniejszości jest prawdziwa, ta wiedza o przeszłości
jest prawdziwa w tym sensie, że mamy prawdziwą wiedzę o przeszłości jest prawdziwa w tym sensie, że mamy prawdziwą wiedzę o teraźniejszości. Znowu ta prawdziwa wiedza o teraźniejszości polega po prostu na tym, że stosujemy właściwe metody poznawcze, że dokonujemy właściwych interpretacji, dokonujemy właściwych rekonstrukcji. Ale to już jest inna koncepcja, chociaż no, tu widać nakładanie się tych koncepcji i zostawmy ją na razie w spokoju. Przejdźmy już na koniec do tej trzeciej koncepcji, żeby już nie przedłużać, bo widzę, że już czas się przedłużył, a przed nami jeszcze bardzo, bardzo ciekawe koncepcja do opowiedzenia. Otóż ta trzecia koncepcja jest i najprostsza, i najciekawsza. Otóż, kiedy pytam, no w jakim sensie zdanie 19 września 1863 roku wypadł z Pałacu Zamojskich, czy został wyrzucony z Pałacu Zamojskich fortepian Chopina, w jakim sensie to zdanie może odpowiadać rzeczywistości, a więc być prawdziwe, skoro to już tak dawno się stało i minęło, to można by powiedzieć w ten sposób, że gdyby ktokolwiek wypowiedział to zdanie 19 września 1863 roku w godzinach wieczornych i powiedział, że teraz fortepian sięgnął bruku, czy ideał sięgnął bruku, no to wtedy zachodziłaby korespondencja. Czyli wszystkie zdania właśnie takie o przeszłości można sprowadzić właśnie ich prawdziwość sprowadzić do no, takiego trybu warunkowego. Jeśli ktokolwiek by to zdanie wypowiedział właśnie w tych i tych warunkach czasowych, to byłby zgodny, to jego sąd, jego intelekt zgadzałby się z pewnym stanem rzeczy, z pewnym wydarzeniem, odzwierciedlałby go. Gdyby tak nastąpiło, gdyby ktokolwiek 15 lipca 1410 roku wypowiedział zdanie Jagiełło pokonuje Krzyżaków, prawda, to zdanie by się zgadzało z pewnym stanem rzeczy. I tyle, i to wszystko. No ale ktoś zapyta dalej, no dobrze, ale to jest gdybanie, gdyby był. Ale to jest bardzo skomplikowane. No to na to w sukurs przychodzą filozofowie i mówią, no, to nie trzeba gdybać, bo te sądy, one zawsze są. Otóż są filozofowie, którzy twierdzą, że sądy, które coś stwierdzają, że coś odzwierciedlają, istnieją wiecznie. Właściwie ktokolwiek jest filozofem w stylu Platona, dla niego nie ma z tym żadnego kłopotu. I tak jak nie było to z tym kłopotu dla różnych filozofów przełomu XIX i XX wieku, z których zresztą dalecy byli od jakiejś fantastyki, wielu z nich było ojcami współczesnej logiki. Oni uważali, że jest coś takiego jak sądy idealne, czy sądy w sensie logicznym, różnie to tam nazywano. I one jakoś trwają w świecie platońskim, wiecznie. I one być może, to one przypominają coś w rodzaju takich obrazów. Wyobraźcie sobie, że odwiecznie na polach Grunwaldu stoi taki wielki obraz Matejki, bitwa pod Grunwaldem, tylko jest tam schowany gdzieś w krzakach, nie widać go. I on odwiecznie stoi i akurat 15 lipca 1410 roku działy się tam takie zdarzenia, że ten obraz odzwierciedlał te zdarzenia, czy to jakąś chwilę tego zdarzenia, prawda? On odwiecznie tam stał, można powiedzieć, czekał na ten moment, kiedy ta bitwa nastąpi, żeby ją odzwierciedlić.
I on świetnie to robi, ten właśnie ten obraz świetnie to odzwierciedla. Ten właśnie tak robią te sądy w sensie logicznym. One, ich jest bardzo dużo i one odwiecznie odzwierciedlają jakieś stany rzeczy, tylko no, po prostu one są nam niedostępne zawsze. My w pewnych sytuacjach wypowiadamy te sądy, my stwierdzamy te sądy w różnych zdaniach, w różnych językach, prawda? My się do nich odnosimy, my je akceptujemy. My o nich wiemy lub nie wiemy, prawda? I to te sądy zawsze odzwierciedlają. Być może jest tak właśnie, że czekają, aż będą mogły odzwierciedlać, ale jeżeli już odzwierciedliły, no to trwają w tym odzwierciedlaniu. I mówią, że od wieczności one odzwierciedliły, że każdy taki sąd ma taką strzałkę spoza czasu do czasu, więc jakby obraz Matejki, znaczy takim przykładem sądu w sensie logicznym, o bitwie pod Grunwaldem, tam poza czasie sobie trwa i strzały z tego spoza czasu wystrzela w stronę konkretnego zdarzenia w czasoprzestrzeni, które było na polach Grunwaldu 15 lipca 1410 roku. I akurat świetnie trafił ten sąd, tą strzałę w to wydarzenie. I odzwierciedliło owo wydarzenie. I w ten sposób no, okazuje się, że jeżeli istnieją te sądy w sensie logicznym, czy te sądy idealne, to ponadumysłowe, to nie są takie, że to w czymś umyśle są, to raczej one trwają w tym świecie doskonałym, a my je tylko rozpoznajemy i stwierdzamy, prawda? Więc to one są zgodne ze stanami rzeczy lub nie, a my je tylko od czasu do czasu, niektóre z nich wypowiadamy, a masę z nich żeśmy nie wypowiedzieli, masę z nich żeśmy pominęli, nie śniło nam się o nich. Prawda? Rozwój naszej wiedzy polega, żeby coraz więcej z tej wielkiej chmary sądów w sensie logicznym rozpoznawać, prawda? I widzieć te strzały, które z nich padają do czasoprzestrzeni, czy na powiedzieć do zdarzeń w czasie przemijających, ale jednak jak już coś zostało trafione, to dzięki wieczności tych sądów jest jakby zatrzymane przez tą strzałę. No, dalej można by dyskutować, która teoria jest lepsza, która gorsza. Zwróć uwagę, że każda ma swoje zalety i wady. Ta pierwsza wymaga od nas zgody na pojmowanie czasu podobnego do przestrzeni. Ta druga no, wymaga od nas zgody na to, że przeszłość jakoś wciąż działa. Ta trzecia wymaga od nas zgody na to, że istnieją coś takiego jak idealne sądy. Też nie wszyscy się na to zgadzają, no, ale to oznacza, że zobaczcie, jedno pojęcie prawdy doprowadziło nas do takich skomplikowanych i fantastycznych refleksji. Ileż tu dalej można dyskutować, ileż tu dalej można odkrywać, ileż tu kolejnych problemów przed nami się otwiera. Taka jest filozofia. Jak coś powiemy, to za tym otwiera się cały szereg wielkich, wspaniałych światów, idei, pomysłów. I życzę wam, żebyście zastanawiali się nad nimi, bo to jest naprawdę frapujące. Ale jedno jest pewne. Koncepcja prawdy jako zgodności z rzeczywistością jest do ocalenia. A skoro, jak mówiłem w pierwszym kadzie, to jest koncepcja ważna dla naszego życia, trzeba się jej trzymać. Czyli obroniłem tezę, że prawda jest zgodnością intelektu z rzeczami i to jest zgodnością co do bardzo różnego rodzaju sądów wydawanych przez intelekt. I dlatego powinniśmy się tej koncepcji trzymać, korzystać z niej, a z drugiej strony pamiętać, że jak wielkie jakby rzeczy ona nam ukazuje, że za tą koncepcją prawdy stoją niezwykłe teorie na temat świata, na temat czasu, na temat przeszłości,
na temat sądów idealnych. Ukazuje nam jakieś niezwykłe perspektywy rzeczywistości. Rzeczywistość jest niezwykła, jest tajemnicza, jest fascynująca. Ukazują nam coś głębszego niż to, co widzimy. Jakąś perspektywę niezwykłą. Myślmy o kimś, kto obejmuje całą przestrzeń, o kimś, kto obejmuje całą przeszłość, o kimś, kto zna wszystkie sądy w sensie logicznym, prawda? My tego nie znamy, prawda? To tylko musielibyśmy tu pomyśleć o istocie wszechwiedzącej, o Bogu, który to wszystko ogarnia w jednym jakimś spojrzeniu. Widzicie, że wyszliśmy od pojęcia prawdy, a doszliśmy do najbardziej ostatecznych pojęć i najbardziej zasadniczych, wielkich koncepcji metafizycznych. Ale dzięki nim widzimy, że świat nie jest prosty, nie jest banalny, nie jest zwyczajny. Całą rzeczywistość owija wielka tajemnica i ważne, byśmy szukali jak najwięcej zdań prawdziwych, które nam tą tajemnicę przybliżają i ową rzeczywistość odzwierciedlają zgodnie z tą definicją, że prawda jest zgodnością intelektu z rzeczywistością. Dziękuję.